punkt, który prawem prosił o przedstawienie. W sprawie korekty uchwały nr 12213/2011 Rady Dzielnicy Pomorskiej z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Pomorskiej do realizacji w latach 2012-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o korektę zadania zgłoszonego uchwałą nr 12/213/2011 Rady Dzielnicy Pomorskiej z dnia 8 listopada 2011 roku do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego polegającą na zmianie źródła finansowania w 2014 roku zadania pod nazwą rozbudowa Parku Aleksandry, kwota 50 tysięcy złotych, pierwotnie finansowego w ramach zadań priorytetowych i pokrycie kosztów realizacji wspólnych środków na zadanie powierzone, modernizacja ogródków jordanowskich, tworzenie dzieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. Paragraf drugi. Wnioskuje się o zwolnienie środków finansowych w ramach zadań priorytetowych Rady Dzielnicy Pomorskiej zarezerwowanych na realizację pierwszego zadania. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Przepraszam bardzo, ja w imieniu pana Tomka Guzika przywiozłem weselnego torcika i życzę wszystkiego smacznego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos, bo troszkę się skupiłem. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Znaczy te środki trafią do... Znaczy nie, 50 tysięcy, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to powinniśmy w tym momencie z rezerw to, co jest priorytety, te priorytety, które są tu, powinniśmy skorygować, no bo nie będzie tych środków, jeżeli nie podejmiemy, musimy dokonać korekty, jeżeli tej uchwały nie podejmiemy, bo nie ma tych środków w uchwale zapisanej w priorytetach, tam, którą chcemy podjąć. Jeżeli nie, to będziemy musieć korygować, jeżeli tej uchwały nie podejmiemy. Powiem tak Państwu, pan przewodniczący komisji nie ma. Pana Dawida Katkowskiego był w piątek lub w czwartek w tamtym tygodniu w sprawie, w sprawie smoczego skweru, bo ta sprawa nie umiera, można powiedzieć. Jesteśmy tam gdzieś, czy ten smoczy skwer, przypuszczam, że w tej kadencji niestety nie powstanie. Natomiast być może uda się wykonać dokumentację, jesteśmy na tej liście. Smoczy skwer powstałby w połowie, można powiedzieć, między Bieżanowem a Korkocimiem. Chyba myślę, że tak idealnie w połowie, tam gdzie zaraz za potokiem Bieżanowskim, jest taki plac. Tam są w tym momencie, ktoś to zna dobrze, teren, stoliki do szafów. Ciut niżej obok tych stolików, tam jest propozycja nasza, aby powstał smoczy skwer finansowany, finansowany oczywiście ze środków miasta. Czy dojdzie, czy będą w budżecie, tego nie mogę powiedzieć, bo jest to melodia niestety gdzieś tam w dalszej przyszłości, bo tyle myślę z mojej strony. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec czego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Przechodzimy do kolejnego punktu.